Gmach przy ulicy Sejneńskiej 13 z każdą chwilą robi się coraz bardziej pusty. Kolejne meble, dokumenty opuszczają budynek i są sukcesywnie przenoszone do tak zwanej ambasady, czyli filii ratusza, położonej w dawnym hotelu i restauracji Suwalszczyzna. Dzisiaj ze starego budynku właściwie zostały tylko fragmenty. Prace trwały dość długo, jednak ich efekt jest zadowalający. Trwają tam jeszcze jakieś ostatnie naprawdę przeprowadzki, więc już tutaj ten skład osobowy przejechał na Noniewicza. Na parterze niewiele zostało z przestronnego holu. Teraz mamy tu salę obsługi interesanta, która jest mniejsza niż się spodziewaliśmy, ale nie znaczy to, że okaże się niefunkcjonalna. To można będzie ocenić dopiero po pewnym czasie użytkowania. Obiekt został wyposażony w wygodną windę, którą można dotrzeć pod sam dach, do trzeciego piętra. Trzecie piętro. Pokoje, które odwiedziliśmy, są przestronne, ale wciąż wymagają drobnych uzupełnień, jak chociażby rolet w oknach dachowych, bowiem bezpośredni dopływ promieni słonecznych nie tylko utrudni korzystanie z ekranów komputerowych, ale też nie wpłynie dobrze na temperaturę pomieszczeń na najwyższej kondygnacji. Wprawdzie budynek został wyposażony w klimatyzację, ale ta nie rozwiąże wszystkich problemów. Aktualnie do odnowionej siedziby nadal dostarczane są niezbędne sprzęty wypełniające kolejne pokoje urzędników. Wciąż dość pusto wygląda sekretariat zastępcy prezydenta i, jak udało się nam zobaczyć, również sam gabinet. Ale przestronności trudno tej części odmówić. Docelowo chcemy jeszcze przy ulicy Noniewicza ulokować pracownię urbanistyczną, czyli to jest jakby kolejny etap oraz wydział podatków i opłat z ulicy Mickiewicza 1, który również tam zostanie przeniesiony. Póki co trwa tam jeszcze wielkie sprzątanie, choć sala obsługi interesanta już działa. Mniej więcej już od połowy września budynek przy ulicy Noniewicza, mówiąc w cudzysłowie, będzie działał na pełnych obrotach w docelowym kształcie, w jakim sobie zaplanowaliśmy, że będzie funkcjonował, i mieszkańcy Suwałk będą mogli załatwiać swoje sprawy w tych wydziałach, o których powiedziałem, a dodatkowo jeszcze przypomnę, w Wydziale Oświaty i Wychowania, w Wydziale Spraw Społecznych, czyli tutaj Suwalska Karta Mieszkańca i Karta Dużej Rodziny, Straż Miejska, Wydział Audytu i Kontroli, Wydział Kultury i Sportu, zatem te wydziały będą tam funkcjonowały. Obiekt wykorzystywany przez ostatnie miesiące przez miejskich urzędników, ten przy Sejneńskiej, trafi na sprzedaż. Już od dłuższego czasu mówimy o tym głośno, że obiekt zostanie wystawiony na sprzedaż i są już ku temu poczynione kroki. Jest porozumienie ze Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową, która jest właścicielem części tego budynku. Także przygotowujemy ten obiekt do sprzedaży i będziemy chcieli to uczynić jak najszybciej. Zdaniem ratusza lokalizacja dawnej siedziby NBP i paru innych instytucji jest na tyle atrakcyjna, że nie powinno być większego problemu ze znalezieniem nabywcy. Sam obiekt jest niezwykle przygnębiający, niezależnie czy patrzymy nań z zewnątrz czy od środka, ale grunt, na którym stoi, to łakomy kąsek.